Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Kim lub czym był Marek i dlaczego nie śpi w nocy? Cześć, co u was słychać? Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę wam pomóc w nauce języka polskiego. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o polskich idiomach. Nie o wszystkich oczywiście. Na pierwszy rzut, czyli na początek, weźmy dwa z nich. Pierwszy to nocny Marek, a drugi tłuc się jak Marek po piekle. Ów Marek nie umie spać, więc pracuje, działa w nocy. Jest więc nocnym Markiem. Jeżeli do tego hałasuje, to tłucze się jak Marek po piekle. W transkrypcji podcastu zobaczycie, że słowo Marek napisałem z małej litery. Dlaczego? Osobiście wolałbym napisać Marek z dużej, bo taką mamy tradycję, że interpretujemy tego Marka jako imię. Jednak nie róbcie tak na egzaminie, bo obecnie pisze się to małą literą, gdyż słowo to tak naprawdę oznacza ducha. Etymologicznie wiąże się ze słowem mara, które też oznacza ducha. Jednak dla Polaków to słowo jest już tak archaiczne, że wszyscy rozumieją je jako imię. Istnieje więc różnica między tym, co mówią akademicy zza uniwersyteckich biurek, a tym, jak używają języka native speakerzy. Podobny problem spotkamy w idiomie wyrwać się jak Filip z konopi. Polska tradycja literacka od XVI wieku wskazuje na dużą literę oraz imię Filip. Dopiero w XIX wieku zaczęto mówić, że ten Filip to nie imię, ale Filip, czyli zając, w jednym ze starych polskich dialektów. Znowu, na egzaminie piszcie z małej litery, bo profesorowie z długimi brodami powiedzieli, że ma być z małej. Jednak prawie wszyscy Polacy kontynuują tradycję i piszą dużą literą. A co znaczy, że ktoś wyrwał się jak Filip z konopi? Chodzi o to, że ktoś nagle i trochę bez sensu coś zrobił, powiedział. Ja osobiście jestem nocnym Markiem, albo nocnym Jankiem, jak czasem mówią moi znajomi, ale staram się nie wyrywać jak Filip z konopi. Podcast ukazuje się w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy wszyscy mamy urwanie głowy. Ten idiom oznacza, że mamy bardzo, ale to bardzo dużo pracy. Mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Trzeba posprzątać w domu, zrobić prezenty, w pracy dokończyć zadania i taski. Prawdziwe urwanie głowy. Przydałoby się trochę świętego spokoju. Mieć święty spokój oznacza mieć dużo, dużo spokoju, ciszy. Kiedy mamy święty spokój, możemy odpocząć. W czasie, kiedy mamy urwanie głowy, chcemy mieć chociaż chwilę świętego spokoju. Jeżeli w domu ktoś tłucze się jak Marek po piekle, możemy powiedzieć tej osobie, żeby się uspokoiła, żeby dała sobie spokój z hałasowaniem, bo my potrzebujemy świętego spokoju. Mam nadzieję, że polskie idiomy są interesujące, a ten podcast nie będzie nudny jak flaki z olejem. Nie wiem dlaczego, ale właśnie być nudnym jak flaki z olejem oznacza, że coś jest bardzo, ale to bardzo nudne. Choć w sumie to bez waszego feedbacku nie miałbym zielonego pojęcia, czy te podcasty są w ogóle grą wartą świeczki. Nie mieć zielonego pojęcia oznacza zupełnie nie wiedzieć. Gdy ktoś was pyta, a wy nie wiecie,
Możecie powiedzieć nie wiem, ale możecie też powiedzieć nie mam zielonego pojęcia. A gra warta świeczki oznacza, że czegoś nie warto robić. Niektórzy uważają, że inwestycja w bitcoiny to gra nie warta świeczki, czyli jest nieopłacalna. A wracając do bycia nudnym jak flaki z olejem, to mogę powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dlaczego być nudnym jak flaki z olejem właśnie używa słowa flaki z olejem. Czasami ktoś mnie pyta, jaka jest najlepsza i najszybsza metoda, żeby nauczyć się polskiego. No wtedy też odpowiadam, że nie mam zielonego pojęcia, bo metody są różne. Każdy musi znaleźć swoją, taką, która tobie będzie pasowała. Jednak uważam, że kursy typu język polski w tydzień to granie warta świeczki i zmarnowane pieniądze, bo nie da się nauczyć języka w tydzień. Trzeba być pracowitym jak pszczoła, bo uczenie się to długi proces. Dlatego uczcie się i nie poddawajcie. Może te idiomy wam się przydadzą. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Na moim profilu, oczywiście na Patreon, znajdziecie transkrypcję. Jest ona dostępna dla tych, którzy są na poziomie 1 dolara wsparcia, także za to wsparcie tym, którzy tam są, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W tej transkrypcji znajdziecie też mały słowniczek. Zapraszam także na inny podcast Wiadomości Radia Prosty Polski dla tych spraw, które wiążą się z polityką, newsami i takimi rzeczami. I na mojego bloga i na joannesoculus.com i polishwithjohn.com, na Telegram, gdzie prowadzę grupę Polish with John i na inne moje media społecznościowe. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo i trzymam za was kciuki. Do usłyszenia.